czego nie wolno robić po zabiegu blefaroplastyki i chciałbym przedstawić nasze wskazówki, co najlepiej uczynić, żeby powieki wyglądały jak najlepiej i miały wygląd taki, o jakim marzysz. Cześć, tu Robert Stawowski z Instytutu Dr. Stawowska. Na tym kanale dowiesz się więcej na temat zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii oraz kosmetologii. Opowiemy Ci, jak działają i wyglądają zabiegi. Zdradzimy Ci sekrety, jak cofnąć, a nawet zatrzymać czas. Nie próbuj samodzielnie zdejmować szwów po zabiegu plastyki powiek. Od tego zależy ładny wygląd powieki. Skóra powiek po zabiegu goi się około 14 dni. Szwy zdejmujemy po 7-10 dniach. Po plastyce powiek dbamy o ranę pooperacyjną przy pomocy oktaniseptu, soli fizjologicznej oraz maści z antybiotykiem. Po zdjęciu szwów, czyli po 7-10 dniach, w celu zminimalizowania blizny proponujemy zabieg laserowy. Zalecamy również po zdjęciu szwów stosowanie kremów regeneracyjnych na tkanki bliznowate. Z naszego doświadczenia bardzo dobrze sprawdzają się kremy regeneracyjne przeciwko bliznowcom. Nie stresuj się, jeśli okolica powiek będzie obrzęknięta, zasiniona i bolesna. Jest to naturalny proces organizmu w reakcji na zabieg. Rana pooperacyjna goi się około 2 tygodni. Aby zminimalizować obrzęki pooperacyjne, polecamy naszym pacjentom stosowanie żelowych cold packów. Najważniejsze są pierwsze 24 godziny po zabiegu. Zimne okłady. Okłady powinny być zimne, ale nie zmrożone. Można stosować do 2 dni w celu zmniejszenia i obrzęku, i dolegliwości bólowej. Ważnym elementem zabezpieczającym ranę pooperacyjną są również okulary przeciwsłoneczne, które zawierają filtr UV. Z tego powodu, że promieniowanie słoneczne może mieć niekorzystny wpływ na gojenie się rany. Promieniowanie słoneczne powoduje powstawanie przebarwień, których chcemy uniknąć. Bezpośrednio po zabiegu należy zminimalizować swoją aktywność fizyczną, należy stosować zimne okłady, odpoczywać, unikać należy palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, należy ściśle stosować się do zaleceń pozabiegowych. Jeśli zainteresował Cię ten temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej, kliknij w pojawiający się film na ekranie, zabiorę Cię w nim na salę zabiegową i pokażę Ci, jak przebiega zabieg i jakie są efekty.